Na wniosek burmistrza miasta Działdowo zwołano nadzwyczajną sesję. Władze chcą złożyć wniosek w sprawie budowy skateparku i dlatego potrzebne były zmiany w budżecie miasta. Burmistrz jednocześnie poprosił radnych o sprawne przeprowadzenie porządku obrad, ponieważ półtorej godziny po rozpoczęciu sesji sala musiała być wolna dla działdowskich strażaków. Jako organizator sesji burmistrz nie zgodził się na rozszerzenie porządku obrad o punkt wolne wnioski. Jest to typowy przykład, jak punkt siedzenia zmienia punkt widzenia. Z tej pozycji zazwyczaj w przypadku sesji nadzwyczajnych pan burmistrz jako radny wnioskował o ujęcie tego w porządku dziennym. Ale to nic, zapamiętamy. Dziękuję. Jeżeli pan chce uzyskać informację, ja jestem otwarty, zapraszam do gabinetu. Dziękuję. Radni na sesji musieli rozpatrzyć skargę jednego z przedsiębiorców na działania dyrektor gimnazjum nr 2 w Działdowie. Skarżąca zarzuciła nieprawidłowe przygotowanie dokumentów w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto nieuzasadnioną odmowę udostępnienia regulaminu dotyczącego zamówień. Jeżeli dokonuje się wydatków poniżej 30 tysięcy euro, nie ma wzorcowych formularzy i dokumentów, na podstawie których dokonuje się rozeznania cenowego rynku. Te formularze przygotowywane są przez daną jednostkę organizacyjną. Radni uznali skargę za niezasadną, ponieważ dyrektor nie naruszyła ustawy o zamówieniach publicznych. Jednak skarżąca stwierdziła, że bardziej zależało jej na fakcie nieudostępnienia regulaminu. Nieudostępnienie tego regulaminu podczas właśnie tej wizyty nie jest, z tego wynika według państwa radnych, którzy przygotowali projekt uchwały, nie jest z tego wynika błędem. Czyli państwo pochwalacie takie zachowanie zgodnie z tą interpretacją. A jeśli chodzi już o sam regulamin, proszę państwa, gdyby on był na stronie internetowej, zapewne byśmy z niego skorzystali. A gdyby był, to pani dyrektor powinna powiedzieć, proszę państwa, ten regulamin jest na stronie internetowej, proszę z tego skorzystać. Jednocześnie burmistrz zaznaczył, że zostanie wypracowany nowy regulamin w szkołach, aby więcej do takich sytuacji nie dochodziło. Temat gimnazjum nr 2 powrócił w punkcie dotyczącym zmian w budżecie. Jeden z radnych chciał, aby zostały przeznaczone środki na remont łazienek, co spowodowało ożywioną dyskusję. Na retransmisję 6. sesji Rady Miasta Działdowo zapraszamy już we wtorek 3 marca. Piąta sesja Rady Miejskiej w Nidzicy rozpoczęła się od rozszerzenia porządku obrad o kilka uchwał zaproponowanych przez burmistrza miasta. Jedna z nich dotyczyła kalendarza imprez. W punkcie dotyczącym zmian w budżecie okazało się, że tegoroczną gwiazdą Dni Nidzicy ma być koszykarz Marcin Gortat. Radni mieli kilka pytań na temat kosztów jego wizyty, na które miasto zabezpiecza 60 tysięcy złotych. Pan Gortat nie bierze ani złotówki z tych 60 tysięcy. Są to koszty. Dostaniemy około, drodzy państwo, 30 tysięcy dostaniemy w postaci koszulek, piłek i materiałów. Mamy w tym reklamę na całą Polskę. Przyjedzie do nas, nie bez kozery jest to w Dni Nidzicy, przyjedzie do nas kilka tysięcy ludzi z całej Polski. Przyjadą dzieci, które się zalogują na trening, zalogują się, żeby obejrzeć ten trening, ale przyjadą z tymi dziećmi, przyjadą rodzice. Znany koszykarz ma przeprowadzić w Nidzicy treningi dla najmłodszych, a miasto dzięki jego wizycie ma zyskać sporą reklamę. Dodatkowo burmistrz przypomniał, że w Nidzicy ta dyscyplina stoi na wysokim poziomie. Radni zdecydowali się na przystąpienie gminy do Stowarzyszenia Polskie Miasta Cheetah Slow. Obecność w stowarzyszeniu pozwoli na pozyskanie środków z Unii Europejskiej na rewitalizację społeczną. Pierwsze trzy projekty, czyli przebudowę zamku, drugi projekt to tereny przy jeziorku, rozszerzymy o tereny, o tą tak zwaną strefę zieloną przyległą do terenów jeziorka. No i trzeci projekt to przebudowa tutaj centrum miasta wraz z ulicą Murarską. Rozszerzyliśmy również o remont piwnicy ratusza. Dzięki obecności w stowarzyszeniu Nidzica będzie miała szansę na pozyskanie 18 milionów złotych. W wolnych wnioskach pojawił się temat czystości miasta oraz zwrócenia uwagi na porządek, ponieważ jeden z mieszkańców miał krytyczną opinię na ten temat. Kto chce dowiedzieć się, jak się wyrażono o Nidzicy, zapraszamy na obszerne fragmenty, które wyemitujemy już w najbliższy czwartek, 5 marca.
Od 1 marca będzie obowiązywał nowy dowód osobisty. Co innego będzie zawierał? Pojawi się w nim szereg zabezpieczeń. Między innymi dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, takie jak w paszporcie, mikrodruki, tłuczenia i specjalne farby. Te zmiany mają utrudnić sfałszowanie dokumentu. Na dowodzie znajdą się również informacje o polskim obywatelstwie. A czego w nim nie będzie? Zabraknie informacji o kolorze oczu, wzroście i adresie zameldowania. Nie będzie też podpisu właściciela. Wielu mieszkańców pyta o sens tych zmian. Zmiany w dowodach osobistych wprowadzono dlatego, że adres zameldowania bardzo często różni się od adresu zamieszkania i wiele osób miało problemy z załatwianiem różnych swoich potrzeb w urzędach właściwych do ich miejsca zamieszkania. Po prostu, żeby na przykład zagłosować, musieli przemieszczać się z jednego miejsca do drugiego, do innego miasta, a to było często kłopotliwe. Adresu w dowodach nie będzie, bo nie są informacją, która potwierdza tożsamość. Do tej pory około 400 tysięcy osób rocznie musiało wymienić dowód osobisty z powodu zmiany meldunku. Teraz już nie muszą. Oprócz tego dowód będzie można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niekoniecznie w tej, w której ma się meldunek. Dowód odbierzemy w urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek. A wnioski o wydanie dowodu również się zmienią. Próby testowe wykazały, że dzięki temu w nowym formularzu popełnimy 5 razy mniej błędów. Zmiany mają wszystkim ułatwić życie. Pytanie jednak, czy jeśli w dowodzie nie będzie adresu, to na przykład bank nie zażąda zaświadczenia o zameldowaniu. Związek Banków Polskich już deklarował na etapie tworzenia ustawy, że nie będzie wymagał takich zapisów w dowodzie, nie będzie kontrolował, potrzebował zaświadczeń o zameldowaniu. Stąd wydaje się, że skoro taką deklarację złożył, nie będzie wymagał tych zaświadczeń. Banki to nie jedyne instytucje, w których okazujemy dowód osobisty. Czy wraz z nowym dowodem pojawią się z kolei problemy u notariusza? Tak naprawdę potrzebuje dokonać potwierdzenia tożsamości, a potwierdzenie tożsamości osoby to nie jest, w skład tożsamości nie wchodzą dane adresowe, także nie ma z tym problemów. Notariusz również może dokonywać informacji w swoich dokumentach o adresie, domagając się złożenia przez klienta oświadczenia. A jak będzie to wyglądało na poczcie, gdy będziemy odbierali list polecony czy paczkę? Jak tłumaczy Agnieszka Boczkowska, zgodnie z przepisami prawa pocztowego przesyłkę odbieramy pod adresem wskazanym przez nadawcę. Nie musi on być zgodny z adresem zameldowania. Skoro wcześniej się umówimy z nadawcą, że jesteśmy w określonym miejscu, należałoby tam tę przesyłkę odebrać. Stąd jak będziemy odbierać ją na poczcie, tak naprawdę osoba wydająca nam przesyłkę, skoro już nie odbieramy w miejscu dostarczenia, powinna tylko sugerować się i sprawdzić, potwierdzić naszą tożsamość, czy to jest właściwa osoba, która odbiera tę przesyłkę czy list. Nie powinna wymagać od nas wskazania adresu. Zapytaliśmy olsztyniaków, co sądzą o zmianach w dowodzie. Myślę, że adres zameldowania powinien być na każdym dokumencie, nie? Tym bardziej dowód osobisty. Kolor oczu, ja wiem, czy to komuś do czegoś potrzebne. Aby adres był zameldowania, imię, nazwisko, PESEL i wystarczy. Nie bardzo chyba. Dlaczego? No adres zameldowania chyba jest ważny, nie? Bo to zawsze inne potwierdzenie adresu musiałbym mieć, prawda? Można je wyrobić wszędzie, nie tylko w miejscu zamieszkania. To dobry pomysł? Akurat to jest dobry pomysł. Bo akurat ja musiałem specjalnie przyjechać z zagranicy, żeby wyrobić dowód. Ja wiem, ja chociaż 7 marca mi teraz się kończy, ale już odbieram jeszcze po staremu dowód, dlatego że wyjeżdżam. A to co wiem z tego, że nowe dowody mają inne zdjęcie, ma być tak jak do paszportu, bez wzrostu, później bez koloru oczu i bez adresu. Ale to tam pewnie w czipie wszystko będzie. To jest dobry pomysł, żeby takie zmiany zrobić? Ja wiem, może tylko dobry pomysł, że się nie trzeba przy zmianie teraz płacić, bo trzeba było płacić kiedyś. Ja wiem, czy dobry. Nie wiem, tylko nazwisko, imię będzie, a jak ktoś znajdzie dowód, to komu oddać? Tak jak ja na przykład teraz w bankomacie znalazłam dowód. Był tam adres, znalazłam właściciela i oddałam dowód, a tak to jak oddać? Nie będzie konieczności wymiany aktualnych dowodów osobistych już z dniem 1 marca tego roku. Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do momentu upływu terminów w nich określonych. Tak
Takie zdarzenie miało miejsce na początku tego roku w Ostródzie. Taki mały akt wandalizmu. Kontener wbrew pozorom nie należy do Polskiego Czerwonego Krzyża. I może właśnie dlatego ktoś dopuścił się tego czynu. W Działdowie podszywaczy również nie brakuje. W ostatnim okresie mieszkańcy byli zachęcani do przekazania używanej odzieży i tekstyliów za sprawą ulotek z logiem PCK. Były one porozwieszane niemal na każdej klatce. Mieszkańcy mieli pakować odzież w worki i wystawiać przez swoje posesje. Zauważyliśmy, iż na ulotkach widnieje nasze prawnie chronione logo Polskiego Czerwonego Krzyża. Dlatego też zwróciliśmy uwagę, skonsultowaliśmy to z zarządem okręgowym, co się dzieje. Okazało się, że zarząd okręgowy nie udzielał żadnego zezwolenia na umieszczanie naszego logo, jak też prowadzenie tych zbiórek. Organizacja powiadomiła o tym fakcie Komendę Powiatową Policji w Działdowie. Przypominamy, że kontenery nie są własnością Polskiego Czerwonego Krzyża, a zbiórki używanej odzieży i tekstyliów nie są akcją zorganizowaną przez humanitarną instytucję. My mamy rozeznanie, prowadząc, PCK prowadzi taką działalność, mamy rozeznanie, iż wiemy, kto potrzebuje odzieży i nie tylko odzieży, bo to prowadzimy szeroką i meble jakieś, i sprzęt AGD, RTV używany, jeżeli on jest sprawny, to pośredniczymy w takiej dystrybucji do osób, które nie mogą sobie na to pozwolić, po prostu są biedne. Możliwość przekazywania używanych rzeczy istnieje w siedzibach niemal każdego oddziału. W Działdowie budynek ten mieści się przy ulicy Księżodworskiej 23. Piątego lutego w sali rycerskiej Nidzickiego Zamku odbyła się konferencja Powiatowego Urzędu Pracy skierowana do lokalnych przedsiębiorców. W dzisiejszym spotkaniu będą uczestniczyć przedsiębiorcy z terenu powiatu nidzickiego. Reprezentacja, powiedzmy, niewielka, jak na ponad 5 tysięcy podmiotów gospodarczych, które są na terenie powiatu nidzickiego, bo będzie około 100 właścicieli, prezesów, dyrektorów, bądź przedstawicieli firm z właściwie każdej branży występującej w naszym powiecie. W konferencji udział wziął burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, jego zastępca Leszek Śpiewak oraz wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Wioletta Śląska-Zyś, która przedstawiła korzyści płynące z budowy lotniska w miejscowości Szymany. Przyjechałam do Nidzicy, żeby porozmawiać o lotnisku, o tym, jakie korzyści lotnisko ma, jakie będzie miało dla całego regionu. Są to korzyści różnego rodzaju. Pierwsze to jest możliwość pozyskiwania inwestorów, ponieważ infrastruktura transportowa zawsze jest tym czynnikiem, który stymuluje rozwój gospodarczy. Kolejnym krokiem to jest rozwój istniejących firm. Mam tutaj na myśli głównie sektor usługowy, ale turystyka w szerokim tego słowa znaczeniu. W pierwszej części konferencji rozmawiano o funduszach europejskich i możliwości otrzymania wsparcia przez przedsiębiorców. Druga część to informacje na temat możliwości współpracy w skutecznym procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Straż Pożarna z Działdowa podsumowała rok 2014. W Urzędzie Miasta, w sali konferencyjnej, w obecności zastępcy komendanta wojewódzkiego oraz samorządowców, odbyła się uroczysta odprawa. Prawdziwą radością muszę powiedzieć, że bardzo wysoko strażacy w komendzie w Działdowie realizują swoje zadania. Także cały rok naprawdę trzeba ocenić jako pozytywny. Komendant Powiatowej Straży Pożarnej Bogdan Cywiński zanotował 15% spadek zdarzeń, z czego 50% to miejscowe zagrożenia. W tej chwili pożary nie są już domeną Straży Pożarnej, bo większość działań, jakie straż prowadzi, to są wszystkie te zdarzenia, które nie są związane z gaszeniem pożarów, czyli pompowania wody, opady deszczu, huragany, wichury, owady i tym podobne zdarzenia. Straż Pożarna również bierze czynny udział w ratowaniu ludzkiego życia podczas wypadków samochodowych. Tych zdarzeń w ubiegłym roku było około 50. Niestety, nawet do tak ważnych instytucji, jaką jest Straż Pożarna, zdarzają się telefony z fałszywymi alarmami. W ubiegłym roku takich alarmów mieliśmy 22, z
tego 19 było w dobrej wierze i około 3 alarmów złośliwych. Czyli takie, które straż wyjeżdża na skutek złośliwego działania człowieka. Jednostka w minionym roku niestety nie doczekała się nowego sprzętu gaśniczego. Zakup wyposażenia został przełożony na czerwiec tego roku. Zespół szkół nr 1 w Nidzicy, ubiegając się po raz drugi w tym roku o prestiżowy certyfikat ekologiczny Międzynarodową Zieloną Flagę, zorganizował 24 lutego Dzień Jabłka. W ramach dzisiejszego dnia zorganizowaliśmy konkurs kulinarny dla uczniów naszej szkoły bez podziału wiekowego. Wszyscy mają możliwość w nim wzięcia udziału. Planujemy wybrać najlepsze miejsca, wyróżnienia, no i z przepisów, które miały być dołączone do potraw z jabłkiem w roli głównej. Chcemy opublikować je w formie takiej książeczki, które będziemy rozdawać, jeżeli uda się znaleźć nam sponsora na to, dla uczniów naszej szkoły, dla rodziców podczas ostatniej wywiadówki. Chętnych do degustacji nie brakowało, a różnorodność potraw cieszyła zarówno oko, jak i podniebienie. Zebrane w ten sposób fundusze zostaną przeznaczone na przyszłe akcje promujące zdrowe odżywianie. W związku z trwającą modernizacją ulicy Męczenników w Działdowie, która jest częścią drogi wojewódzkiej 544, mieszkańcy po raz kolejny będą musieli uważnie patrzeć na znaki dotyczące zmian organizacji ruchu w mieście. Mamy dobrą i złą wiadomość. Zła to jest, że zostanie wyłączone z ruchu skrzyżowanie ulic Halera i Męczenników. Będzie to budowane ostatnie już rondo w ciągu dróg wojewódzkich. Natomiast zanim dojdzie do zamknięcia tego skrzyżowania, zostanie udrożniona i oddana do użytku. Może jeszcze nie jest końcowo oddana, ale zostanie udostępniona kierowcom ulica Małka, czyli jest to połączenie wiaduktu z ulicą Olsztyńską. Jest to końcowy etap modernizacji dróg wojewódzkich i dzięki dobrej pogodzie mieszkańcy najprawdopodobniej nie będą musieli długo czekać na finisz tych inwestycji. Wkrótce przez miasto będzie można przejechać komfortowo i bez objazdów.